Kolejnego filmu o tragedii ryb we Włocławku. Powodem tego były m.in. komunikaty Wód Polskich pojawiające się na ich profilu na Facebooku i stronie internetowej. Często pisane jakby w pośpiechu bez zupełnego sensu i wartości merytorycznych. Kłamstwa i próby manipulacji przypominają stare dobre czasy dla tego typu działaczy i urzędników państwowych. Próba zamydlania oczu ludziom. Lekceważenie problemu zamiast podjęcie działań mających na celu ratowanie tysięcy, a może i dziesiątek tysięcy ryb ginących we Włocławku w czasie wstrzymywania wody na zaporze w celu wykonania prac rekonstrukcyjnych progu spiętrzającego. Co do tego, że remont ten był potrzebny, nikt nie miał wątpliwości. Wątpliwości i rozgoryczenie budzi fakt, że przez zaniedbanie, a także rzucanie oskarżeń na pracowników przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku w ramach odwetu za upublicznienie przez Bosma nadportu tragedii ryb w pierwszym dniu wstrzymania przepływu wody. Niewybaczalne. Są kłamstwa. I próby manipulacji. Zawarte w postach Wód Polskich na Facebooku oraz zapomawianie osób publikujących nagrania i zdjęcia z tragedii ryb o manipulowanie przez nich datami wydarzeń. Wody Polskie dnia 29 listopada 2018 roku zamieściły taką oto informację na swoim profilu. Pojawiające się w internecie zdjęcia śniętych ryb rzekomo z tego miejsca zostały zrobione prawdopodobnie jeszcze w październiku, tuż po tym, jak rozpoczęto nielegalne kopanie kanałów odwadniających zniecek, w których znajdowały się ryby. Myślę, że słowa te odnosiły się w dużej mierze do zamieszczonych przeze mnie zdjęć i filmów w dniu 23 listopada 2018 roku. Był to film pod tytułem Ryby giną, nikt nic nie wie. Co można odpowiedzieć na takie pomówienia? Wypadałoby powiedzieć. Myślę, że się nie zdziwisz, jeśli powiem ci, że jestem lekko zaniepokojony obecną sytuacją. Pierdolisz. Nie wierzę. Ja też nie. Co odpowiecie na ten zarzut? Aktorzy i gwiazdy mogą tak odpowiedzieć. Ale ja, skromny człowieczek, mogę jedynie odpowiedzieć na ten zarzut. Najlepiej świadczy o tym, kiedy miała miejsce masakra, którą obserwowałem na własne, jest to zdjęcie. Natomiast w związku z tym, co czynią Wody Polskie, pozostałe zdjęcia i filmy, w których zapisane są systemowo daty ich wykonania, zdeponowane zostały na różnych zagranicznych serwerach, a także u wielu znajomych w różnych częściach świata. W końcu nie wiadomo, czego można się spodziewać po państwo i spółce Skarbu Państwa próbującej zakamuflować takie przestępstwo. Skoro pracownicy Wód Polskich każdego dnia monitorują teren i potwierdzają te przestępcze działania, którymi jest kłusownictwo, to dlaczego ci panowie przez długi czas spokojnie wyłapują ryby z wypłycenia, gdzie nie grozi śmierć? Gdzie są ci pracownicy Wód Polskich? Wody Polskie, pisząc to, ośmieszają same siebie. Bo gdyby na przystani każdego dnia byli pracownicy ich spółki, to pilnowaliby ryb i nie pozwoliliby kłusownikom ich wyłapywać. Po drugie, będąc powinni sami ratować te ryby. Oj, Wody Polskie. Nosek rośnie. A ktoś zniesmaczony takim mijaniem się z prawdą mógłby powiedzieć. Co to za pierduchy, pogaduchy, to... Nie pozwolę ich pozabijać. Co z wami jest? Kurwa, uprzytomnijcie! Powiem krótko. Tych świństw ma tu nie być. Co to kurwa za jakieś pedalskie uwagi?
Można by było tak wyliczać i punktować każdą głupotę i każde kłamstwo napisane przez Wody Polskie. Tylko jaki to ma sens na tą chwilę, kiedy tych wszystkich ryb, malsz i przyrody, która została zdewastowana, już się nie uratuje. Ludzie myślący wiedzą, jakiego barbarzyństwa dopuściły się Wody Polskie swoją postawą. Zarówno w stosunku do ludzi niosących pomoc rybom, jak i samej przyrodzie. Wody Polskie starają się chyba swoimi komunikatami obrażać inteligencję ludzi, którzy widzą na własne oczy, widzą, co się tam działo. Anh của tôi cũng là giáo sư của trường đại học tổng hợp Hà Nội đấy. Co? Gówno. Pan Guje mówi, żebyś nie obrażał wykształconych ludzi. Jak ktoś to ładnie napisał w komentarzu, zmiana nazwy i stanowisk nie wniosła nic dobrego w tej instytucji. Panowie! Dzisiaj jest wielki dzień! Pan doktor załatwił zwolnienie i został jednogłośnie wybrany prezesem Rady Nadzorczej. To, co pokazałem na filmach, to tylko ułamek strat, jakie miały miejsce. Wiele ryb śniętych w porcie odpływała wraz z wodą w Siną Dal. Były one znajdowane w okolicach Bobrownik, Torunia, a nawet Bydgoszczy. To ten kanałek Wody Polskie nazywają wykopanym przez kłusowników. Jak widzicie, tym kanałkiem udaje się jeszcze ujść z życiem nielicznym rybom. Inne wypływają z nurtem martwe. Wody Polskie zamiast opowiadać głupoty powinny go pogłębić, co pozwoliłoby odpłynąć rybom z Niecki w basenie portowym.